Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na koncercie organizowanym z okazji obchodów stulecia śmierci Franciszka Bylickiego pod tytułem Franciszek Bylicki i przyjaciele. Cały koncert i całe wydarzenie jest organizowane w ramach programu Polski Salon Muzyczny XIX wieku w Galicji, a muzyka, którą będziemy mogli posłuchać, obejmuje utwory kompozytorów, którzy właśnie tworzyli w XIX wieku, tworzyli również w salonach muzycznych Krakowa, Lwowa, Wiednia i ich muzyka była wykonywana zarówno przez Franciszka Bylickiego, jak i przez samych kompozytorów. Witamy bardzo serdecznie również widzów, którzy są z nami podczas transmisji internetowej, jak również zebranych w Szkole Muzycznej imienia Władysława Żeleńskiego, która choćby ze względu na swojego patrona szczególnie wpisuje się w charakter tego koncertu, jego tematykę i cieszymy się, mając świadomość, że Władysław Żeleński tu w tych murach może być patronem muzyki, właśnie swojej muzyki wykonywanej. Chciałbym również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Stefanowi Wojtasowi za przyjęcie tutaj partnerstwa i udzielenie nam gościny, aby sesja naukowa i koncert mogły się odbyć właśnie tutaj w Szkole Muzycznej na Basztowej. Proszę Państwa, wykonawcami koncertu będą znakomici młodzi muzycy, muzycy, którzy propagują muzykę polską. Przede wszystkim w pierwszej części usłyszymy Piotra Pawlaka, laureata wielu konkursów krajowych, międzynarodowych, laureata drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w 2019 roku w Rzeszowie, który w brawurowy sposób wykonywał i wykonuje utwory wielu nieznanych często kompozytorów. W jego wykonaniu usłyszymy teraz Ignacego Jana Paderewskiego, Menuet G-dur, trzy utwory Teodora Leszetyckiego. Państwo mają programy, ja nie będę wszystkich utworów czytał. Potem Zygmunta Stojowskiego, Aspiration op. 39 i wreszcie Władysława Żeleńskiego, Grand Scherzo de Concert op. 35. Warto sobie tylko uświadomić, że w muzyce wiek często nie gra roli. Mamy tu kompozytorów, którzy stykali się osobiście, choć byli w różnym wieku. Władysław Żeleński najstarszy jest z nich, ponieważ był urodzony w 1830 roku i praktycznie tutaj w XIX wieku, pod koniec XIX wieku w Krakowie, to były już późne lata jego kompozycji. Ignacy Jan Paderewski, urodzony w 1860, czyli jego kompozycje to są kompozycje dwudziestokilkuletniego, trzydziestokilkuletniego kompozytora i wreszcie najmłodszy Zygmunt Stojowski, który dopiero urodzony w 1870 dostał się na studia do Paryża, a potem rozwinął błyskotliwą karierę w Stanach Zjednoczonych. Dość powiedzieć, że tu zasłynął bardziej jako kompozytor, ale w Stanach był znany jako wykonawca prawie że porównywalny z Ignacym Janem Paderewskim. Zresztą Ignacy Jan Paderewski proponował Stojowskiemu, aby wszedł z nim w skład rządu, kiedy Paderewski tworzył rząd, tylko Stojowski odmówił, ponieważ chciał zajmować się muzyką. I wreszcie Ignacy Jan Paderewski, tak jak powiedziałem, urodzony w 1860 roku, który przede wszystkim w młodych latach komponował, później był bardziej znany jako pianista. Wszystkie ich utwory również grał Franciszek Bylicki, któremu poświęcił ten dzisiejszy koncert. Dla Państwa Piotr Pawlak w znakomitym repertuarze mało znanych, nieznanych utworów polskich kompozytorów. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
pierwsza rzecz, duet fortepianowy. Usłyszymy trzy fragmenty z albumu tatrzańskiej Ignacego Jana Paderewskiego, wykonane przez uczennice szkoły tutaj, Anna Maria Urzędowska i Martyna Warusiak-Cybulska. Tworzą znakomity duet, który osiąga już sukcesy. Nie jeden zresztą duet szkolny, który osiąga sukcesy na różnych tutaj profesjonalnych koncertach, ale właśnie zaprezentują nam album tatrzańskie Paderewskiego, który jest o tyle ciekawą pozycją, że 3 października 1884 roku 24-letni podówczas Ignacy Jan Paderewski wykonał właśnie w Krakowie pierwszy raz swoją kompozycję album tatrzańskie, a grając na cztery ręce razem z Franciszkiem więc tutaj będziemy ten utwór przypominał, ten pierwszy koncert. Zapraszamy Anna Maria Urzędowska i Martyna Walusiak-Cybulska. Szukamy artystek. Gdzie są artystki? Zapraszamy.
Państwa widać tatrzańskie inspiracje charakterystyczne dla właśnie kompozytorów z tej epoki. W tym czasie odkrywali Tatry, właściwie cała krakowska elita Krakowa jeździła w Tatry, tam się spotykała, to był salon letni i w muzyce twórców czy Młodej Polski, czy późniejszego okresu bardziej wyraźnie to było widoczne. Tak jak powiedziałem, muzyka kameralna była no, najczęstszym rodzajem muzyki, częstsza nawet niż solowy fortepian. Kompozytorzy z tamtego okresu byli również znakomitymi wykonawcami. Zygmunt Stojowski również. Czytałem wzmiankę z czasu krakowskiego, kiedy Franciszek Bylicki pisze, że Zygmunt Stojowski został przyjęty do konserwatorium w Paryżu. Więc właśnie to już było odnotowane w Krakowie, kiedy on rozpoczął swoje studia. No a utwór na sonaty na wiolonczele i fortepian, no to były najpopularniejsze kompozycje albo na skrzypce, albo na wiolonczele i fortepian. Tu w Krakowie, jak była mowa, jest Józef Adamowski występował, hrabia Cieszkowski, wiolonczeliści, dla których właśnie kompozytorzy tak jak Żeleński tworzyli. Teraz usłyszymy całą sonatę A-dur na fortepian i wiolonczele, op. 18 Zygmunta Stojowskiego, trzy części: Andante, Allegro, Risoluto, Andante i Allegro con fuoco, które dla nas zagrają znakomity pianista Piotr Pawlak, którego już słyszeliśmy w solowej wersji na wstępie, oraz również znakomity młody wiolonczelista Jan Lewandowski, studiujący jeszcze w Gdańskiej Akademii Muzycznej, ale laureat konkursów krajowych i międzynarodowych, między innymi w Słowenii, w wielu innych krajach, występujący na estradach. Myślę, że ten utwór też zobaczymy brawurową i błyskotliwą kompozycję Stojowskiego, która warta jest szerszego propagowania. To jest ostatni utwór naszego koncertu. Także ja Państwu już dziękuję za uwagę, a na estradę zapraszam artystów. Piotr Pawlak i Jan Lewandowski.
Thank you.
Thank you.